spór o to, co ważniejsze, talent czy praca, rozstrzygnięto lapidarnym. Talentem i pracą ludzie się bogacą. Nic więc dziwnego, że w nazwie tego konkursu talent idzie w parze z pracą. Przed nami 11. edycja konkursu Talent i Praca na najlepszego maturzystę Jaworzna. Począwszy od ubiegłego roku, rozbudowano konkurs o część muzyczną dla absolwentów Jaworznickiej Państwowej Szkoły Muzycznej. To już jest druga edycja konkursu dla dzieci kończących szkołę muzyczną w Jaworznie. Fundatorem nagrody jest pan Jacek Zaremski, szalenie anonimowy człowiek. Zawsze namawiam go, żeby się pojawił i z tym są kłopoty. Nagroda zresztą jest imienia jego świętej pamięci małżonki. Jedyna, wynosi 3000 zł. Nominacje dla najlepszych absolwentów szkoły wskazało grono pedagogiczne. Na liście tegorocznych absolwentów wiele muzycznych, utalentowanych osobowości. To więc nie kurtuazja pedagogów, którzy zaznaczyli, że decyzja do łatwych nie należała. To są szczególnie uzdolone dzieci. Mieliśmy bardzo dużo trudności z wyborem. To są trzy absolutnie najlepsze kandydatury absolwentek, które już są właściwie przyjęte do szkoły muzycznej drugiego stopnia. To są dziewczyny, które wielokrotnie uczestniczyły w bieżącym roku szkolnym w konkursach muzycznych o różnej randze, ogólnopolskiej i nawet międzynarodowej. Wybór odpowiedniego utworu do konkursowej prezentacji to sprawa niebagatelna. Wszak powinno to być dzieło nie za łatwe, ani tym bardziej za trudne. I bądź tu mądry. Wybrałam utwór Obertas i legendę Henryka Wieniawskiego i podkreślają one wirtuozerię i są bardzo muzykalne. Będę grać pieśń G-moll, Bara. Urzekło mnie w tym utworze to, że tam można tak jakby pokazać to swoje uczucia. Będę grała etiudę koncertową Rakowa. Ostatecznie jury jednogłośnie wskazało jako laureatkę części muzycznej konkursu klarnecistkę Agnieszkę Natanek. Laureatka tegoroczna, Agnieszka Natanek, wyróżniła się swoją muzykalnością, precyzją w grze, barwą przede wszystkim prześliczną. Podczas drugiego etapu po prostu zagrała piękną kantylenę. Wiele rzeczy się na to składa, choć muszę powiedzieć, że wybór był trudny. Cała trójka solistek zagrała wspaniale w pierwszym etapie, wybraliśmy do drugiego etapu dwie. No wybór naprawdę był trudny. Laureatkę pytamy o to, co zadecydowało o jej wygranej i dorzucamy 3 grosze do sporu, czy ważniejszy talent, czy praca. Myślę, że oba te zdania są ważne, no bo bez talentu praca raczej nie skutkuje, ale jeśli się nie będzie pracować nad talentem, no to on się zmarnuje. Konkursowiczki grały jak z nut, choć większość na pamięć bez nut. Miło popatrzeć na młode artystki, którym wszystko wychodzi tak łatwo, a gra to nie droga przez mękę, lecz najświetniejsza zabawa. Młodym artystkom gratulujemy muzycznej biegłości.